Pilce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem prałatem, dziekanem, gospodarzem tej wspaniałej świątyni poświęconej świętemu Józefowi, czcigodne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia. Bóg rzekł do Abrahama: oto moje przymierze z tobą, staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, także staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. To przymierze, gdzie Bóg stawał się rzeczywiście Bogiem Abrahama, Bogiem jego syna Izaaka i całego narodu, który miał z niego wyjść. Więcej narodów, które miały w Abrahamie widzieć swego ojca. To przymierze było następstwem tego, że Abraham Bogu uwierzył. Uwierzył wtedy, kiedy Bóg zażądał, aby opuścił rodzinne Ur i udał się w stronę nieznanej sobie ziemi, za cenę jednej tylko obietnicy. Ale Abraham, wsłuchany w głos Boga, temu Bogu zawierzył. A kiedy później, po latach, został poddany dramatycznej próbie, kiedy Bóg zażądał, żeby złożył w ofierze swego syna Izaaka, jedynego swego następcę, Abraham, pełen boleści, a jednocześnie wierności, szedł w stronę gór Moria, by spełnić wolę Boga. I w ostatnim momencie, kiedy już było podniesione ramię Abrahama, aby złożyć Izaaka w ofierze Najwyższemu, anioł pański powstrzymał go od tego kroku. I Abraham spotkał się na skutek tego z błogosławieństwem. Błogosławieństwem wyrażającym się w owym przymierzu. Będzie ojcem narodu izraelskiego, ale będzie ojcem wszystkich narodów. Jednakże ci, którzy bezpośrednio wywodzili się od niego, Izraelici, jakby zapomnieli o tych słowach Bożego przymierza. Nie chcieli dostrzec, że Abraham ma być ojcem wielu narodów. Byli przekonani, że ten związek z Bogiem dotyczy tylko ich, plemienia Abrahamowego. I stąd z jednej strony szczycili się i wynosili pośród innych narodów właśnie z tego swego Bożego wybraństwa, a z drugiej strony ich serca stawały się jakby zamknięte na to, co mówili do nich Boży wysłannicy, prorocy i na to, co mówił do nich Jezus Chrystus. Abraham Bogu uwierzył. Święty Paweł powie o nim: wbrew nadziei uwierzył nadziei. Uwierzył w to, co niemożliwe. A oni, synowie Izraela, nie chcieli przyjąć tego, że Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem, Mesjaszem Pańskim. I nie chcieli tego, w to uwierzyć mimo nadzwyczajnych znaków, cudów, których byli przecież świadkami.
mimo nadzwyczajnej mądrości nauczania Chrystusowego, która ich samych niekiedy zadziwiała. Ale tak byli zamknięci w swoim myśleniu, tak przywiązani do swoich zwyczajów, że woleli Chrystusa nazwać tym, który czyni cuda w imię Belzebuba, szatana zatem, niż uznać Jego boskie synostwo. I dlatego właśnie ten spór między Żydami a Chrystusem, o którym mówił fragment czytanej dzisiaj Ewangelii świętego Jana, i słowa Chrystusa jednoznaczne. Jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, ale go nie znacie. Ja go jednak znam. Znał i zna jako swego Ojca. Jako tego, który go posłał właśnie po to, aby dokonał dzieła odzyskania utraconego synostwa, aby wszyscy ludzie mogli wreszcie cieszyć się pełnią łaski Bożej. Nie chcieli przyjąć tej prawdy. Tak samo jak nie chcieli przyjąć tej prawdy, którą Chrystus powiedział: za prawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Nie chcieli uznać w nim nie tylko Bożego Syna, ale i tego, który będzie gwarantował życie wieczne tym wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Woleli wziąć kamienie w swoje ręce i próbować Chrystusa ukamienować, jak słyszeliśmy, niż z radością przyjąć i głęboką nadzieją to, że mogą dzięki Chrystusowi uzyskać życie wieczne. Oni go odrzucili. Oni go zdradzili. Oni go wydali poganom, a ci skazali na okrutną śmierć na krzyżu. Ale przecież zgodnie z tym, co Bóg powiedział Abrahamowi, że będzie ojcem wielu narodów, powstał nowy lud. Boży lud, święty, katolicki i apostolski Kościół. I kiedy myślą naszą i sercem zwracamy się teraz do kościoła stacyjnego w Rzymie, a jest nim dzisiaj Kościół świętego Apolinarego, sięgamy samych początków chrześcijaństwa. Bo według antycznej tradycji Kościoła święty Apolinary był mieszkańcem Antiochii, tam gdzie przez długi czas działał i nauczał święty Piotr. To dzięki Piotrowi Apolinary uwierzył w Chrystusa i Piotr go wysłał jako swego ucznia do nowych krain, tam gdzie mieszkali Trakowie w dorzeczu Dunaju. A stamtąd zawędrował do Rawenny. I tam też poniósł męczeńską śmierć. Jego atrybutem jest maczuga, bo maczugą został zmasakrowany dla imienia Chrystusa. I dokonało się to za czasów być może pierwszego prześladowania chrześcijan, za czasów Nerona, czy nieco później za czasów Wespazjana, ciągle jeszcze w pierwszym wieku. Pochowany w Rawennie, w cudownej, przepięknie zdobionej mozaikami bazylice, był czczony tam, a potem jego kult się rozszerzył także na Rzym, gdzie w końcu VIII wieku
papież Hadrian I wzniósł jemu poświęconą wspaniałą bazylikę w sercu antycznego Rzymu. Gromadzi się wokół jego relikwii w Rzymie dzisiaj Kościół rzymski i zapewne rozważa same początki nowego, świętego, Bożego ludu, jakim jest Kościół. Bo Piotr wyznał wiarę apostołów w Chrystusa. Jesteś Mesjaszem, Bożym Synem. I z tą wiarą Piotr działał. Jak słyszeliśmy, najpierw w Antiochii, potem w samym Rzymie. W Rzymie poniósł śmierć męczeńską za czasów Nerona, jego uczeń Apolinary. Podobnie oddał swe życie w Rawennie. Podobnie było w odniesieniu do wszystkich innych prześladowanych wtedy chrześcijan, którzy dla wiary, iż Jezus jest prawdziwie Bożym Synem, Zbawicielem świata, Odkupicielem człowieka, byli gotowi oddać własne życie. I na męczeństwie tych pierwszych chrześcijan, na ich świadectwie aż do oddania własnego życia, budował się w trudnych czasach Kościół. I buduje się także dzisiaj. Nie możemy bowiem zapomnieć tego, drodzy siostry i bracia, co z całą mocą przypominał nam święty Jan Paweł II, pisząc i mówiąc, że wiek XX stał się na powrót wiekiem męczenników. A wiemy przecież, że wiekiem męczenników jest także nasz obecny wiek XXI. Że około 300 milionów chrześcijan w różnych częściach świata cierpi prześladowania dla Jezusa Chrystusa. Że statystycznie rzecz biorąc dzisiaj także kilkunastu z nich odda swe życie dla Chrystusa. Przypominamy o tym i myślimy o tym w imię chrześcijańskiej solidarności. A przede wszystkim myślimy o tym, patrząc najpierw z wielką wdzięcznością dla Ojca wszystkich wierzących, Abrahama. On uwierzył i poszedł w nieznane. Wszyscy, którzy podobnie jak on uwierzyli Bogu, idą w imię Boże niezależnie od trudności, jakie ich spotkają na drodze ich życia. A cóż dopiero powiedzieć o tych wszystkich chrześcijanach, którzy odwołując się do Abrahama, tym bardziej łączą swój los z Jezusem Chrystusem, pierwszym z męczenników. Na ich wierze, na ich krwi, na ich świadectwie buduje się Kościół. Czas Wielkiego Postu, który powoli dobiega końca, jest także czasem odkrywania tego ciągle na nowo i coraz głębiej, kim jesteśmy jako Kościół. Jakżeż pomocną refleksją w tym odkrywaniu tajemnicy Kościoła są tajemnice światła wprowadzone do naszego różańca przez Jana Pawła II. Bo pierwsza tajemnica światła stawia nam najpierw przed oczyma postać Jana Chrzciciela, który wzywa do nawrócenia. Kościół jest społecznością ciągle
nawracającą się, ciągle odnawiającą się. Dzięki łasce Ducha Świętego, który wtedy przed wiekami podczas chrztu Janowego zstąpił na Jezusa Chrystusa. Kościół jednocześnie rozważa nieustanną obecność w sobie i pośród siebie Bożego Syna, który wkracza, który chce być obecny w najważniejszych wydarzeniach naszego życia, tak jak Jezus był obecny wraz ze swoją matką na uczcie weselnej w Kanie Galilejskiej. Jest obecny. Jest obecna Jego matka, która dostrzega potrzeby ludu jej powierzonego. I dlatego prosi swego boskiego Syna o pomoc. I ją tę pomoc dla wierzących ludzi otrzymuje. Jest dalej Kościół Kościołem misyjnym, ponieważ ciągle w jego dziejach powtarzają się te wydarzenia, które miały miejsce wtedy, gdy Chrystus wysyłał swoich uczniów, by szli do okolicznych miejscowości i wiosek i wszyscy mówili: czas się wypełnił, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Kościół nieustannie na swej modlitwie i adoracji wpatruje się wraz z trzema apostołami, Piotrem, Jakubem i Janem, w Chrystusa, który będąc człowiekiem jest jednocześnie Bogiem. Oni doświadczyli tego na górze Tabor. A my ciągle słyszymy z tej góry Tabor słowa Boga Ojca skierowane do nas, mówiące o Synu: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słowa przyjmujcie do końca, sercem ufnym i niewykluczającym niczego. I na koniec Kościół żyje Eucharystią. Żyje tą wielką tajemnicą Chrystusa, który wydaje się nam i daje się nam jako pokarm niebiański pod postacią chleba i wina, jako Kościół, który ciągle przeżywa eucharystyczną obecność Pana Jezusa pośród nas, tak głęboko wyrażającą się w wielu tabernakulach naszych świątyń, na której znajduje się wypisane jedno tylko słowo: jestem. Jestem i czekam na was, aby was zbawić, aby was prowadzić do domu mego Ojca, którego znam. Znam jako miłość. I sobą, swoim nauczaniem, swoją męką i zmartwychwstaniem tę miłość ojcowską światu ogłaszam i objawiam. A my dzisiaj, spotykając się po raz kolejny w naszej pielgrzymce kościołami stacyjnymi miasta Krakowa, prosimy Boga, aby pogłębiał naszą wiarę, aby umacniał naszą nadzieję, aby sprawiał, że my możemy, każda i każdy z nas, powiedzieć: Boże, znam Cię, bo jesteś miłością, bo jesteś miłosierdziem, bo jesteś naprawdę moim Ojcem.